dzisiaj drugi raz i nie wiem czy trzeci, ale wykorzystuję tą okazję, póki jeszcze jest w miarę jasno. Mianowicie skończyłam kolejnego customa. Jest to ogierek lipicański z kolekty. I powiem Wam, że robiłam teraz maść izabelowatą pierwszy raz po roku jakoś przerwy od tej maści. W sumie zresztą też nie robiłam jej jakoś mega dużo razy, tylko kilka. Ale ta zdecydowanie wyszła mi najlepiej. I naprawdę mi się podoba ten koń. Zresztą sami spójrzcie. Ogólnie tak, jeśli chodzi o kopytka, może zacznę od tego, ma 3 szare i 1 brązowe, ale to dlatego, że chciała tak właścicielka, która go zarezerwowała i wybierała w sumie maść też. Jedno oczko ma rybie. Taką odmiankę, wzorowałam się na zdjęciu. Drugie oczko ma zwykłe brązowe. I ogólnie robiłam go od białego, w sensie biała baza, no i nakładałam po kolei pastele. Nie powiem, że było to łatwe, ponieważ na początku w ogóle ich nie było widać, ale według mnie efekt jest po prostu super, świetny, genialny. No, nie spodziewałam się, że ten koń będzie tak dobrze wyglądał w tej maści, bo miałam w sumie w planach zrobić go na dresza, ale no jak widać plany się zmieniły i w sumie chyba dobrze, że się zmieniły, bo naprawdę śliczny jest. Zresztą sami ocencie. Jak Wam się podoba ten śliczny mały pysio? Teraz się nie chce zrobić ostrość. Oczywiście, po co? Bo po co? A. Mi osobiście się bardzo podoba. No i on jest, idzie do tej samej osoby, do której idzie też Hanover. O. No i jeszcze do tej pary będzie Missouri Foxtrotter. Ona miała być odwróconym tarantem, ale jednak będzie jelenia. Przydymiona lekko. Lub to jest błany? Nie wiem, to był chyba bardziej jeleni taki przydymiony. Dzisiaj ją idę spryskać podkładem, od którego zaczynam tą maść zawsze. No i wiem, że będzie wyglądała świetnie. No. I aktualnie właśnie jeszcze jestem w trakcie robienia tej klaczy, tak jak mówiłam. Zaraz siadam do farb, że tak powiem. I może jeszcze uda mi się dzisiaj nagrać jeden filmik. No jeśli nie, jeśli to światło dzienne już nie pójdzie w zapomnienie dzisiaj. Zobaczymy, jak to mi wyjdzie z czasem. Ale możecie mi pisać swoje opinie w takim razie o tym ślicznym panu. I to chyba tyle. Także dzięki za uwagę. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!